przedał swojego Syna jednorodzonego. Każdy, kto w Niego wierzy, ma życie wieczne. Pan z wami i z duchem twoim. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Chwała Tobie, Panie. Wśród tłumów słuchających Jezusa odezwały się głosy: ten prawdziwie jest prorokiem. Inni mówili: to jest Mesjasz. Ale mówili drudzy: czyż Mesjasz przyjdzie z Galilei? Czyż Pismo nie mówi, że Mesjasz będzie pochodził z potomstwa Dawidowego i z miasteczka Betlejem, skąd był Dawid? I powstał w tłumie rozłam z jego powodu. Niektórzy chcieli go nawet pojmać, lecz nikt nie podniósł na niego ręki. Wrócili więc strażnicy do arcykapłanów i faryzeuszy, a ci rzekli do nich: czemu go nie pojmaliście? Strażnicy odpowiedzieli: nigdy jeszcze nikt tak nie przemawiał jak ten człowiek. Odpowiedzieli im faryzeusze: czyż i wy daliście się zwieść? Czy ktoś ze zwierzchników lub faryzeuszy uwierzył w niego? A ten tłum, który nie zna prawa, jest przeklęty. Odezwał się do nich jeden spośród nich, Nikodem. Ten, który przedtem przyszedł do niego: czy prawo nasze potępia człowieka, zanim go wpierw nie przesłucha i nie zbada, co on czyni? Odpowiedzieli mu: czy i ty jesteś z Galilei? Zbadaj i zobacz, że żaden prorok nie powstaje z Galilei. I rozeszli się, każdy do swego domu. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Kochani, tak bardzo podkreślamy naszą wolność, niezależność w poglądach. Tak bardzo lubimy myśleć o sobie jako o ludziach, którzy kontrolują własne życie, działanie, są rozważni. No tak, ale prawda o nas jest chyba jednak nieco inna, bardziej złożona. Czemu? No bo często ulegamy wpływom, szczególnie w naszych czasach. Często. Siódmy rozdział Ewangelii według świętego Jana, który czytamy w tych dniach, pokazuje, jak faryzeusze manipulują strażnikami. Ta dzisiejsza Ewangelia to jest dobry przykład na to, jak można manipulować człowiekiem. Oto strażnicy mieli ująć Jezusa, a przychodzą i mówią, że nikt tak nie przemawia jak ten człowiek. Faryzeusze zaś ich pytają: czy i wy daliście się zwieść? Zastanówcie się, który z ważnych ludzi w niego uwierzył. Popatrzcie, czy któryś z kapłanów uwierzył mu, zaufał? Czy któryś ze zwierzchników, faryzeuszów, przyjął wiarę Chrystusa? A ten tłum, motłoch, który nie zna prawa, jest przeklęty. W tych kilku zdaniach jest taka okropna manipulacja, polegająca na zadawaniu pytania: czy któraś z ważnych osób tak zrobiła? Jeśli nie, to ty też bądź mądry. Kieruj się głosem tych ważnych, tych znanych,
i broń Boże, nie idź za głosem własnego serca. Broń Boże, nie daj sobie prawa do myślenia, tylko popatrz, czy ważni, czy znaczący ludzie, czy ci wychwalani z pierwszych stron gazet czy internetu to zrobili? Jeśli oni tego nie zrobili, wtedy także takiego kroku nie rób. Tak działa manipulacja, której często bardzo mocno i nieświadomie podlegamy. A no właśnie, rozproszenie, niezgoda, brak jedności, podział, no to są skutki działania szatana. Arcykapłani i faryzeusze nie potrafią zgodzić się co do tego, kim jest Jezus, bo Jego osoba budzi pytania, niepokój, bo nikt nie przemawiał tak jak On. I to samo dzieje się w naszych czasach. Ale jest też jeden pozytywny bohater, poza Jezusem oczywiście, dzisiejszej Ewangelii. Nikodem. Otóż on, który też zaliczał się do wyższych sfer, a który miał to szczęście poznać wcześniej Jezusa, a potem, już po tej sytuacji, którą słyszeliśmy w dzisiejszej Ewangelii, urządził pogrzeb Jezusowi. Tak, Nikodem miał odwagę wyrazić swoje zdanie, bez względu na konsekwencje. Tylko on zachował niezależność w swojej opinii i swoim poglądzie o Jezusie. On miał tę odwagę. A czy my mamy w XXI wieku odwagę być chrześcijanami i ślepo nie podążać za różnymi zwyczajami, modami i manipulacjami, których tak wiele doświadczamy w bardzo wielu momentach życia i naszej aktywności i byciu w społeczeństwie, również w tym polskim społeczeństwie. Pomyślmy o tym. Amen.